Trzecia. Trzecia, kolejna, najważniejsza część naszego swingu golfowego to będzie backswing, czyli jak weźmiemy kij do tyłu, aby było to jak najbardziej skuteczne. Często widuję wielu amatorów, którzy podnoszą łopatkę kija w ten sposób, że ona jest cały czas zamknięta, przez co tracą pochylenie kręgosłupa, boczne pochylenie kręgosłupa, a także i unoszą się, bo bardzo ciężko obrócić jest w ten sposób. Jak wykonać prawidłowy obrót ciała, który umożliwi nam właśnie prawidłowy backswing? Ja to pokażę na przykładzie. Nawet powiedzmy, jeśli nie mamy żadnej sztangi, czy choćby wiadra z wodą, lewą ręką bierzemy naszą torbę golfową za uchwyt, nakładamy na nią prawą i obracamy się do tyłu, prawda? Wtedy zauważcie, że ramiona moje są cały czas połączone z tułowiem, dociśnięte, nigdzie nie unoszą się, natomiast ciężar ciała przechodzi na moją wewnętrzną krawędź prawej stopy. I to jest właśnie dokładnie taki obrót, który umożliwia nam prawidłowy backswing. Oczywiście głowa się trochę w tym momencie rusza, ale to nie jest utrzymanie głowy celem tego ćwiczenia, utrzymanie głowy w jednym miejscu. Także próbujcie w ten sposób znaleźć odczucie w obrocie ciała i później powtórzyć to po prostu z kijem. Prawidłowy obrót jest bardzo, bardzo ważny, kluczowy dla prawidłowego backswingu. Jeśli będziecie się w stanie obrócić właśnie w ten sposób, tak jak z tym ciężarem, z kijem, wasz golf naprawdę będzie świetny.